Światło kształtuje obraz w kadrze, wpływa na fakturę powierzchni, na postrzeganie rzeczywistości, na emocje wypisane na twarzach aktorów. Z jednej i tej samej lokacji potrafi stworzyć skrajnie różne światy. W zależności od oświetlenia możemy to samo miejsce postrzegać jako straszne, magiczne, bajkowe lub pełne energii. Aktora możemy widzieć jako osobę miłą lub przerażającą, smutną lub wesołą. Autorzy zdjęć malują światłem, kształtują je, tworzą świat przedstawiony. Przyjrzyjmy się najlepiej oświetlonym scenom filmowym. Jest dwóch znanych operatorów filmowych, którzy opanowali do perfekcji sztukę malowania światłem, a ich ujęcia są niczym ruchome obrazy. Pierwszy z nich to Janusz Kamiński. Jakikolwiek film naszego operatora byśmy nie wybrali, to zawsze znajdziemy w nim niesamowite ujęcia. Czy to Raport Mniejszości, Szeregowca Ryana lub Czas Wojny. Ja jednak decyduję się na Lincolna. Film, w którym autentycznie każdy kadr to dzieło sztuki. Kamiński zdradził, że kręcąc Lincolna, twórcy chcieli z jednej strony oddać oświetlenie możliwie najbardziej naturalne, a z drugiej strony wzmocnić postać głównego bohatera i nadać mu charakteru. Równocześnie zadbali, aby film był w większości pozbawiony kolorów, które odwracałyby uwagę od dialogów. Dlatego też zarówno rekwizyty, tapety na ścianach oraz ubrania aktorów są mocno stonowane. Głównym wyznacznikiem oświetlenia są smugi wpadające przez okna i kształtujące rzeczywistość. Bardzo często smugi te skierowane są właśnie na Lincolna, który jest świecony kontrowo oraz, gdy tylko się da, z profilu. Wszystko, aby wzmocnić jego sylwetkę i zaznaczyć charakterystyczne rysy twarzy. W całym filmie jest masa świetnych ujęć, ale ja decyduję się na wybór tej sceny. Posiada ona wszelkie elementy typowe dla oświetlenia Lincolna. Mocny kontrast, światło wpadające smugami do pomieszczenia, delikatne wypełnienie na rekwizytach i zaakcentowanie sylwetek postaci. Główny bohater obowiązkowo kręcony z profilu, aby nakreślić linię jego sylwetki. Shall we stop this bleeding? Drugi autor zdjęć, który słynie z charakterystycznego kontrowego oświetlenia, to Roger Deakins. Do zestawienia trafia aż kilka jego filmów. To nie jest Kraj dla starych ludzi, to film ślicznie nakręcony, ale spośród licznych scen wybieram te. Odpowiednie oświetlenie rewelacyjnie buduje napięcie całej sekwencji. Co więcej, oświetlenie bardzo dobrze umotywowane. Na parkingu stoi samochód, od którego pochodzi smuga światła. Oczywiście są tutaj użyte lampy filmowe, ale tak, aby udawać właśnie oświetlenie reflektorów pojazdu. Genialnie nakreśla to sylwetkę aktora oraz ujawnia część pomieszczenia. Na tyle dużą, żeby widz zorientował się w sytuacji, ale z drugiej strony na tyle małą, aby pozostawić atmosferę tajemnicy i niedopowiedzenia. Gdy mamy ujęcie z kontrplanu, widzimy układające się na ścianach mocne i zdeformowane cienie i kształty. Cała scena to świetny przykład, jak budować nastrój umotywowanym oświetleniem. Zresztą nie inaczej jest w tym filmie. Kręcąc nowego Blade Runnera, Deakins starał się, aby oświetlenie było jak najbardziej realistyczne. Brzmi niedorzecznie w kontekście futurystycznego filmu? Niekoniecznie. Przecież w przyszłości również potrzebne jest oświetlenie, żebyśmy widzieli w ciemności, prawda? Oświetlenie może być dużo bardziej wyszukane i udziwnione, ale nadal tam będzie. Dlatego twórcy starali się możliwie wiernie naśladować faktyczne źródła światła, z których oświetlenie mogło w takich czasach docierać. Z całego filmu wybieram tę scenę. Ekipa przygotowała specjalne korytarze, którymi w czasie ujęć przemieszczali konstrukcje z lamp filmowych. Wszystko po to, aby wiernie oddać poruszające się żaluzje w ścianach i w dachu. Efekt jest niesamowity, a skala przedsięwzięcia ogromna. Kolejny film Rogera Deakinsa w tym zestawieniu to Jarhead. Operator obrał tutaj trochę podobną drogę jak Kamiński w Szeregowcu Ryanie, czyli zastosował obróbkę chemiczną zwaną Bleach Bypass. Oczywiście na mniejszą skalę niż u Spielberga. Obraz w Jarhead jest zdecydowanie mniej przepalony niż w Szeregowcu. Film był kręcony zarówno w Meksyku, jak i w gigantycznych studiach. Właśnie scenę zrealizowaną w takim studiu wybieram na kandydata do naszego rankingu. Uwierzcie lub nie, ale to ta scena. Efekt końcowy jest rewelacyjny. Jak już powiedziałem, scena została zrealizowana w gigantycznym hangarze. W tle, tam gdzie jest horyzont, powieszono wielką ścianę materiału z gradientem kolorystycznym, aby móc zasymulować zachmurzone, zadymione niebo. Na suficie umieszczono gigantyczne konstrukcje z mocnych lamp, które wytwarzały te smugi widoczne u góry kadru. Odpowiednie światło pozwalało również zaznaczyć sylwetki bohaterów rozłożone w przestrzeni na kilku planach. Wygląda to świetnie.
Co ciekawe, nie wszyscy operatorzy szaleją ze skomplikowanymi konstrukcjami z lamp filmowych. Niektórzy są mistrzami w ujarzmianiu światła zastanego. Z pewnością należy do nich Emanuel Lubezki, który w swoich filmach posługuje się głównie światłem zastanym na lokacji. Tak było na przykład w rewelacyjnie nakręconej Zjawie. Ja jednak wybieram do naszego zestawienia innego twórcę i inny film. Niebiańskie dni w reżyserii Terrence'a Malika. Za kamerą mniej znany, ale również bardzo dobry operator Nestor Almendros. Ekipa podjęła się nie lada wyzwania. Praktycznie cały film jest nakręcony o tak zwanej złotej godzinie. To krótki okres o wschodzie i o zachodzie słońca, gdy światło jest bardzo subtelne i delikatne. Nakręcenie 1,5-godzinnego filmu tylko i wyłącznie o tej porze to karkołomne zadanie, które niesamowicie wydłużyło czas produkcji. W ciągu dnia ekipa przeprowadzała próby kamerowe i aktorskie, tak aby wszystko mieć idealnie zaplanowane. Gdy nadciągała złota godzina, szybko kręcono faktyczne ujęcia, mając na to dosłownie kilkadziesiąt minut każdego dnia. Z całego magicznego filmu wybieram tę scenę. Czyli spotkanie z szarańczą. Rewelacyjnie skomponowany kadr z wypełnioną świetnie przestrzenią. Aktorzy ułożeni w warstwy wypełniają kompozycję, a nasz wzrok zmierza do oddalonego domu. Piękne światło spowija kłosy, a w to wszystko wpada mgła szarańczy. Rewelacyjna scena. Kolejny szaleniec, który chciał za wszelką cenę wykorzystać zastane światło, to nie kto inny jak Stanley Kubrick w filmie Barry Lyndon. Cały film jest nakręcony niczym ruchomy obraz, kadry przepięknie skomponowane i tworzące śliczne wzory. My jednak skoncentrujemy się na tej scenie. Your mother wouldn't care a pin about those things. You're her only concern. Została ona oświetlona jedynie płomieniem świecy. Obecnie przy zdolnościach współczesnych kamer i możliwościach podbijania cyfrowo czułości to nie jest aż tak wielkie osiągnięcie, ale w 1975 roku kamery wymagały o wiele więcej światła. Aby móc w ogóle myśleć o nakręceniu tej sceny, Kubrick pożyczył specjalny obiektyw z NASA o wartości przysłony 0,7. Jak to mówią, cel uświęca środki, a ostateczny efekt wyszedł niesamowity, jak zresztą cały film. Przejdźmy na chwilkę do filmów czarno-białych. Mimo że pozbawione kolorów, wymagają bardzo konkretnego podejścia do oświetlenia. Jest sporo ładnie zrealizowanych filmów tego typu, jak na przykład Artysta lub nakręcona przez Kamińskiego rewelacyjna Lista Schindlera. Ja decyduję się jednak na wybór tego filmu. Obywatel Kane to klasyka pod wieloma względami, operatorskimi, montażowymi, kompozycyjnymi. Z całego filmu wybieram tę scenę. Sposób ukazania rzeczywistości mógłby swobodnie wpisać się w futurystyczny, Blade Runnerowski sposób budowania świata przedstawionego. Charakterystyczny wzór na ścianie w tle, niewyraźne kontury stojących postaci i jeden mocny snop światła padający na stół. Gdy strażnik odkłada dokumenty, zostają wyraźnie naeksponowane, wręcz prześwietlone, zwracając uwagę widza. Na sam koniec zostawiłem trzy sceny bardziej agresywnie grające kolorami i światłem. Pierwsza z nich pochodzi z filmu Skyfall. Oczywiście, jak większość filmów w tym zestawieniu, wiele scen jest ślicznie zrealizowanych, ale od strony oświetlenia i klimatu zdecydowanie wyróżnia się ta. To, w jaki sposób zostało tutaj wykorzystane neonowe oświetlenie w towarzystwie licznych luster, przyprawia o zawrót głowy. Gdziekolwiek nie spojrzy kamera, tam widzimy migające światła, odbijające się kształty, majaczące, zduplikowane sylwetki. Wisienką na torcie jest pojedynek rozświetlany jedynie pojedynczymi wystrzałami z broni. Majstersztyk. Druga scena pochodzi z filmu Chungking Express Wong Kar-wai'a, który jest niezwykle wizualnym reżyserem, świetnie grającym kolorami w swoich filmach. W obrębie jednej historii potrafi wprowadzić kilka różnych palet kolorystycznych, zaznaczających rozmaite stany emocjonalne bohaterów oraz poszczególne rozdziały opowieści. Coś w stylu tego, co mogliśmy zobaczyć również dużo później w filmie Hero. Chungking Express mamy paletę żółtą, niebieską, zieloną i czerwoną, która to trafia do naszego zestawienia. Kolor oznaczający miłość i namiętność świetnie został wykorzystany w scenie rozmowy w barze. Zwróćcie również uwagę na współgrające z kolorystyką rekwizyty. Okulary, ołówek, krawat, koszula, zasłony w tle, wszystkie elementy scenografii zostały precyzyjnie wybrane i dopasowane. Jeśli już mowa o neonowych, mocnych światłach, to zdecydowanie ich fanem jest ostatni kandydat naszego zestawienia, czyli Neon Demon Nicolasa Refna. Reżyser zresztą lubuje się w tego typu oświetleniu. Film jest przepełniony charakterystycznym neonowym światłem, które buduje specyficzny, nienaturalny, często niepokojący klimat.
Nawet w scenach na zewnątrz Refn tworzy odrealnioną atmosferę, w której świat wydaje się mocno sztuczny i plastikowy. Z całego filmu do naszego zestawienia trafia ta scena, w której mocne stroboskopowe światło ukazuje w rwany sposób różne sylwetki modelek. Efekt jest nieprzyjemny, a od kilku sekund patrzenia na te kadry zaczynają nas wręcz boleć oczy. Świetny przykład, jak agresywnym sposobem świecenia wpłynąć na widza i jego postrzeganie świata. Filmy tak naprawdę są tworzone przez oświetlenie. To ono buduje atmosferę, ukazuje w odpowiedni sposób aktorów i pomaga autorowi zdjęć opowiedzieć swoją wizualną stronę historii. Oczywiście świetnie oświetlonych scen jest dużo więcej niż w tym zestawieniu, dlatego chętnie poczytam wasze propozycje. Piszcie w komentarzach, jakie sceny waszym zdaniem zasługują na obecność w takim rankingu. Kto wie, może pojawi się jego druga część.